kwestia, o której chciałem Wam powiedzieć, to kwestia trybów jazdy. Wielu użytkowników Focusa RS twierdzi, że poza standardowymi trybami jazdy, czyli trybem normalnym, sportowym, torowym i do driftu, w tym aucie jest jeszcze kilka innych trybów. Z reguły wszystkie te osoby mają na myśli sterowanie poszczególnymi ustawieniami pojazdu poza trybem, które w poszczególnych trybach są predefiniowane. Co mam na myśli? Otóż na przykład, gdy włączymy tryb wyścigowy, to zobaczycie, że ta mała ikonka pod wizerunkiem pojazdu, która z jednej strony wskazuje, że włączyliśmy tryb torowy, z drugiej strony wskazuje, że również zawieszenie zostało ustawione w tryb sportowy. Nastawami zawieszenia możemy sterować tutaj na manetce kierunkowskazów i faktycznie możemy w trybie torowym to sportowe nastawienie zawieszenia wyłączyć. Jak widzicie, ikonka sportowego trybu zawieszenia zniknęła. Czyli w tym układzie mamy tryb torowy, który scharakteryzuje się również tym, że mamy wyłączone ESP, połączony z komfortowym zawieszeniem. A w zasadzie nie ze sportowym zawieszeniem, bo zawieszenie w Focusie w zasadzie nigdy komfortowe nie jest. Drugim elementem, którym możemy sterować, jest sterowanie kwestią kontroli trakcji i stabilizacją toru jazdy. Również w przypadku poszczególnych trybów możemy tą kontrolę trakcji i stabilizację jazdy włączać bądź wyłączać. I teraz jesteśmy w trybie sportowym. Poprzez użycie tego przycisku od sterowania kontrolą trakcji możemy do trybu sportowego zastosować wyłączoną kontrolę trakcji i wyłączoną stabilizację toru jazdy. Żeby wyłączyć kontrolę trakcji, wciskamy przycisk jednokrotnie i tutaj pojawia nam się informacja, że jesteśmy w trybie sportowym. Jeżeli przycisk przytrzymamy dłużej, to pojawia się komunikat, żeby wyłączyć ESC, przytrzymaj dłużej. I w tym trybie wyłączamy system ESC, czyli w innych samochodach system zwany ESP. Przez to oczywiście nie pojawia nam się nowy tryb pracy samochodu, ale faktycznie tymi ustawieniami jesteśmy w stanie sterować w każdym z tych trybów. O tym mówi większość użytkowników Forda Focusa RS. Ja natomiast dowiedziałem się, że poza tymi predefiniowanymi trybami, czyli trybem do driftu, trybem normalnym, sportowym i torowym, możemy aktywować tryb indywidualny czy customowy, czyli taki tryb, w którym z poziomu komputera pokładowego możemy ustawiać poszczególne parametry samochodu. Te poszczególne parametry odnoszą się oczywiście do oporu na układzie kierowniczym, reakcji na gaz, reakcji silnika, ustawień kontroli trakcji, ustawień wydechu i ustawień napędu na cztery koła. I teraz w tych trybach, które mamy predefiniowane, kwestie wydechu, ustawienia napędu na cztery koła czy oporu, z jakim pracuje układ kierowniczy i w jaki sposób auto reaguje na pedał gazu, są nie do innego ustawienia niż ten predefiniowany. Wybieramy tryb, jesteśmy skazani na to, co w tym trybie zakodowano. Jeżeli więc chcemy wybrać tryb normalny, ale chcielibyśmy raczyć się strzałami z wydechu, to nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Możemy to zrobić tylko poprzez wybranie trybu sportowego, ale w nim z kolei opór układu kierowniczego będzie większy, podobnie będzie bardziej żywiołowo samochód reagował na wciśnięcie pedału gazu. I jedynym sposobem, żeby móc na przykład jechać w trybie normalnym z komfortowym układem kierowniczym, z normalną reakcją na gaz, ale racząc się tymi strzałami z wydechu, jest uruchomienie tych customowych możliwości ustawiania poszczególnych elementów samochodu. Żeby coś takiego aktywować, również konieczne jest oprogramowanie i konieczne jest dokonanie tej modyfikacji z poziomu interfejsu diagnostycznego czy komputera podpiętego pod gniazdo OBD. Czy da się to zrobić? Zaraz się przekonamy, bo dzisiaj jestem umówiony na kodowanie tych funkcji w firmie, która zajmuje się tym profesjonalnie. No i jesteśmy już po kodowaniu, pół godziny i 100 zł później. Po wciśnięciu przycisku Drive Mode na menu komputera pojawiają się nie 4 jak dotychczas, ale 5 trybów. Tryb dostosuj, oznaczony gwiazdką, to jest ten nowy tryb, który się nam tutaj pojawił. Po jego wybraniu oczywiście mamy gwiazdkę, która potwierdza, że to ten tryb aktualnie jest trybem wybranym.
i możemy sobie skonfigurować poszczególne parametry i tryb pracy poszczególnych systemów samochodu, czy poszczególnych komponentów samochodu. Robimy to w asystentach kierowcy w menu tryb jazdy. I w tym menu możemy już sobie dowolnie ustawić, jak ma pracować silnik. Damy sobie tryb normalny. Jak ma pracować układ kierowniczy. Damy sobie również normalny. Jak ma pracować zawieszenie, tu zdecydowanie damy sobie tryb normalny. Czyli na razie jesteśmy w trybie normalnym. Napęd na 4 koła. Tu mamy trzy ustawienia i tutaj dla tego trybu możemy sobie dać tryb sportowy. ESC może pozostać włączone. Układ wydechowy. I tutaj możemy sobie wybrać tryb sportowy. I to w zasadzie w tym miejscu tak naprawdę uzyskujemy kolejny prawdziwy tryb, bo możemy przy innych ustawieniach, czy normalnych ustawieniach silnika, układu kierowniczego, mieć sportowy napęd na 4 koła i dźwięk wydechu. Na tę chwilę to będzie wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym filmie.